Jest bardzo wcześnie, więc ludzi jeszcze nie ma. Garstka siedzi na śniadaniu. Jest tu naprawdę pięknie. Nieczynny jeszcze bar, otwierany od godziny bodajże 10, gdzie można sobie podpłynąć i w wodzie wypić drinka. Nie ma problemu. Barmani bardzo fajnie, pozytywnie zakręceni ludzie. Wszędzie zielono. Nagrywanie jakiegokolwiek filmiku, gdy jest mnóstwo ludzi, jest po prostu utrudnione. Dlatego wyszłam rano. O, tam już pani odważna przyszła jedna na basen. Zjeżdżalnie dla najmniejszych dzieciaków. Niestety woda w listopadzie już nie rozpieszcza. Za to pogoda i owszem. W dzień średnio jest 26 stopni, oczywiście w cieniu. Więc nie to co w Polsce. Można się rozgrzać, opalić, poodpoczywać. Noce są już chłodniejsze. Teraz przed godziną 8 jest 16 stopni. Tam dalej widać amfiteatr. Niestety jest już po sezonie, więc imprezy się w nim nie odbywają. Ale i tak nie można się tu nudzić. Więc amfiteatr nie jest nam do niczego potrzebny. W razie czego jest basen wewnętrzny z cieplutką, fajną wodą, sauną parową i suchą, oraz można dodatkowo wykupić pakiety spa. Ceny za pakiety zaczynają się od 45 euro. Tam dalej, jak widać, mamy kolejne mega duże zjeżdżalnie, mega szybkie. Przekonałam się o tym. Po jakimś czasie człowiek się przyzwyczaja i już nie robi takiego ogromnego wrażenia zjeżdżanie na nich. Niemniej jednak na początku adrenalina jest ogromna. Tam jakieś boisko sportowe, ale chyba nie należy do hotelu. Kolejny basen.
kolejny bar. W tym barze oprócz kawy i drinków podawane są przekąski, pizze, hamburgery, hot dogi. Są też owoce, ciasta, gofry. No i oczywiście ulubione przez moją córkę frytki. Obiekt jest naprawdę duży, na dużej powierzchni. Trzeba się troszkę nachodzić, ale jest to warte. W tej lodówce są codziennie pyszne jogurty greckie, lody. Jak widać, na razie puste, ale od 12 do 14:30 są firmowe lody z Algidy bodajże. I zjeżdżalnie. To już są dla takich większych dzieciaków. Cieszę się, że mam pokój na 6 piętrze od strony wejścia do hotelu. Mam widok na morze i przede wszystkim ciszę. Tam gwaru nie ma, bo z tych stron na pewno oddarcia się ludzi na zjeżdżalniach chociażby jest głośno, a ja mam ciszę i spokój. No i piękny widok na morze. Natomiast te zjeżdżalnie są największe, najstraszniejsze, no i oczywiście najszybsze. Jest moc na nich. Najlepsze według mnie oczywiście motylek. Pokażę ją z bliska. No, z prędkością wyskakuje się z niej. Nie wszyscy się odważają na nią wejść. Niektórzy piszczą jak oszaleli, ale jest mega fajnie. Jest ich chyba wszystkich 29, z tego co piszę na stronie. Nie liczyłam, ale wierzę im na słowo. Mam nadzieję, że przybliżyłam wam troszkę atrakcję hotelu Dream World Waterworld. Fajnie wypoczęłam. Po sezonie nie ma tyle ludzi, chociaż z tego co wiem, to miejsc w hotelu za bardzo wolnych nie ma. To znaczy pokoi. Ogromnie dużo jest Niemców. Przeważająca liczba. No i oczywiście Rosjan. Polaków mało. Obsługa porozumiewa się głównie w języku niemieckim, o dziwo nie angielskim. I rosyjskim. Animacje dla dzieci co wieczór odbywają się także w języku niemieckim, czasami rosyjskim.
ostatni rzut na hotel. Tureckie śniadanko. Pyszna chałwa. Ludzi mało, bo jeszcze śpią. Proszę. Każdy sobie może tosta zrobić. A to różne, najróżniejsze dania. Szyneczki. Grillowane warzywa. Owocki. Bułeczki. Sałatki i inne pyszności. Jest tego naprawdę dużo, a śniadanie jest najuboższe. Nutella, miody. Pankejki, frytki. Dużo, dużo jajek. Tu jest wyjście na część zewnętrzną baru i widok na zjeżdżalnię i bar.